Witam Was tutaj, cześć, cześć znowu. I chciałem Was poinformować, może jak pamiętacie, 28 listopada 2018 roku, czyli już jakiś dosyć czas temu, zostały znalezione kości na stacji płockiej. Tak, to były tam kości tam pradawnych stworzeń, które kiedyś po ziemi chodziły tam 100-120 tysięcy lat temu. I jest tablica pamiątkowa na stacji płockiej przy jednym z wyjść właśnie, gdzie zostało to znalezione. Jest tam oczywiście replika też w podłodze i jest krótka tablica informacyjna o tym, co i jak się znajduje. A dlaczego o tym teraz tutaj wspominam? Ponieważ na stacji Zacisze również zostały znalezione takie właśnie stare kości. Nie wiadomo dokładnie ile lat, tak około 20 tysięcy lat się w teorii uznaje. No i dokładnie co się stało. Tuż przed Wielkanocą, na poziomie minus 2 przyszłej stacji C19 Zacisze, wykonawca natrafił na około 40-centymetrowy fragment kości. Prawdopodobnie jest to młody osobnik słonia leśnego sprzed 20 tysięcy lat. Jednak dokładnie będziemy mogli to określić po badaniach laboratoryjnych, mówi wicedyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, które prowadzi nadbudową drugiej linii metra. W sensie nadwór. Oni tam jakby coś, jak coś takiego właśnie znajdą, to żeby od razu było jak najszybciej to można było wziąć. Na kości zachował się ząb trzonowy. Być może uda się ustalić, czym żywiło się nawet zwierzę. No, więc będziemy wiedzieć, co to jest. Prawdopodobnie będzie podobna sytuacja jak na płockiej, że może gdzieś tam będzie mieć twoją gablotkę. Co by na pewno było ciekawostką na stacji Ciszy, bo tam nie ma zbyt dużo jakichś ciekawostek poza tą stacją odbadową, która tam ma się znajdować, w sensie tym dużym parkingiem podziemnym. Ale to jeszcze oczywiście jakieś tam dalekie, dalekie. Na razie to tyle. Jakby coś, jak będzie więcej informacji, które będę chciał wam przekazać, to oczywiście was o tym poinformuję. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!